Facebooku jest mniej więcej tak, bo to może być różnie, ale to jest sformułowane, że należy przyjmować tylko te przekonania, na rzecz których się dane wystarczające świadectwa. Tutaj historię może pominę, bo zasadniczo zawsze kiedy mówi się o ewidencjalizmie, trzeba to wspomnieć o Williamie Cliffordzie, który wprost rozpoczął debatę na ten temat. Sformułował taką maksymę: it's wrong always occur and right now to win anything on insufficient evidence. Jeszcze bardziej znanym jest artykuł Williama Jamesa, który nam odpowiedział na artykuł Cliffordza, ale zasadnicze założenie ewidencjalizmu było w filozofii zdecydowanie wcześniej, a wręcz u filozofów oświeceniowych było bardzo ładnie rozbudowane, chociaż nie panował taki termin. A współcześnie spopularyzował ideę ewidencjalizmu Plantinga poprzez swoją krytykę ewidencjalizmu. Właściwie to jest sposób, na którego zajmuje się ewidencjalizm. Ewidencjalizm współczesny ma wielu obrońców, jednak chyba najlepszymi obrońcami jest Fermon i Coney razem, dlatego że ich koncepcja ewidencjalizmu jest najbardziej rozbudowana i doprecyzowana. Jednak pojmują oni ewidencjalizm dość szeroko, jako po prostu koncepcję uzasadnienia epistemicznego. Definiują ją do następująco. Postawa epistemiczna T w stosunku do przekonania P jest uzasadniona epistemicznie dla podmiotu S w czasie T, wtedy i tylko wtedy, gdy posiadanie D odpowiada świadectwom, jakie posiada S w T. Ja jednak na przykład do tego referatu chciałabym zawęzić zakres tej problematyki ewidencjalizmu do zagadnienia ewidencjalizmu jako obowiązku epistemicznego. Żeby nie wikłać się w szerokie kwestie związane z uzasadnieniem. I teraz tutaj wymieniam najważniejsze może grupę zagadnień związaną czy założeń ewidencjalizmu, a równocześnie z planem mojego wystąpienia. Ewidencjalizm twierdząc, że należy postępować epistemicznie tak i tak, twierdzi, że mamy jakiś obowiązek epistemiczny, w związku z czym zakłada przede wszystkim deontologizm epistemiczny. A deontologizm epistemiczny zakłada autoryzm przekonaniowy, a zakłada autonomię. Właściwie tutaj jest największy problem deontologizmu, przynajmniej albo najszerzej dyskutowany. Kolejną kwestią jest tego, jaki byłby cel, czy po amerykańsku sukces epistemiczny, do którego miałby się przyczynić zdobycie, do którego miałby się przyczynić obowiązek epistemiczny. Jaka miałaby być konkretnie treść obowiązku epistemicznego, czyli jak uzasadnić ten cel ewidencjalizmu. No i jeszcze kolejne zagadnienie, już może nie tak bardzo podstawowe, czy obowiązek ten jest warunkowy, czy kategoryczny. Ponieważ jak na lejka przystało moje wystąpienie, za bardzo mi się rozrosło i kwestia wolontaryzmu przekonaniowego muszę ominąć, po prostu nie jestem w stanie się wyrobić. Zależy mi na przedstawieniu tutaj w tym gronie przede wszystkim punktu drugiego i trzeciego. W związku z tym, może jeszcze zostanie czasu do główną ideę. A jeszcze moje wystąpienie właściwie będzie dyskusją ze stanowiskiem Feldmana i Coney, dlatego że traktuję ich jako najbardziej reprezentatywne. No i właściwie jest to taka polemika z ich stanowiskiem. Dla uproszczenia będę pisała tylko Feldman i mówiła tylko Feldman. On napisał więcej tekstu, więc żeby w ogóle mówić o obowiązku epistemicznym, należałoby zastanowić się, jak w ogóle pojmuje się obowiązek, idea obowiązku w ogóle. I teraz tak, Feldman przyjmuje na potrzeby epistemologii taką ideę obowiązku, w ogóle też obowiązek jest to sposób osiągnięcia celu. Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo niewystarczająca koncepcja, dlatego że właściwie taka definicja nie odróżnia, dlaczego niektóre cele mają jako sposób osiągnięcia ich obowiązki, a inne cele mają po prostu pożądane czy korzystne sposoby osiągnięcia ich. Czyli dlaczego pewne cele zdobywa się w jakiś sposób kategoryczny, a inne w sposób warunkowy. I jest świadom, że takie podejście do obowiązku tego nie jest niewystarczające, bo tego nie rozróżnia, ale przyjmuje na potrzeby epistemologii, że jest to niewystarczające, ale niesatysfakcjonujące, ale jednak wystarczające. Jak myślę, alternatywą dla takiego rozpatrywania problemu obowiązku było mówienie o wartościach i mówienie o wartości epistemicznej, aczkolwiek mówienie o wartości epistemicznej jest w ogóle niemodne, bo wilkła nas w
chciałam się zająć, to jest to, jaki byłby nasz cel czy sukces epistemiczny. Analiza wewnętrzna przebiega w taki sposób. Wymienia on trzy specyficzne sytuacje, w których podmiot osiągnął nie osiągnął sukcesu epistemicznego. Pierwsza sytuacja, przyjęcie prawdziwego przekonania P, pomimo braku świadectw na rzecz P i posiadanie mocnych świadectw na rzecz nie P. Zdaniem Feldmana podmiot w takiej sytuacji nie osiągnął sukcesu epistemicznego. Druga sytuacja, przyjęcie fałszywego przekonania w efekcie poprawnego podążania za mocnymi świadectwami. Zdaniem Feldmana podmiot w takiej sytuacji osiągnął sukces epistemiczny. Nieprzyjęcie prawdziwego przekonania z powodu posiadania równych racji za i przeciw. Zdaniem Feldmana podmiot osiągnął sukces epistemiczny. Teraz w literaturze najczęściej jak najczęściej formułuje się ten cel epistemiczny, to przyjmowanie prawdziwego przekonania, a odrzucanie fałszywych. To jest najbardziej tradycyjne ujęcie czy z Hołma, jeśli profesor się zgodzi, czy nawet u Jamesa. Zdaniem Feldman jednak odrzuca ten tradycyjny pogląd, ponieważ uważa, że zaprzeczają temu punkt pierwszy i punkt drugi. W przypadku punktu pierwszego podmiot przyjął prawdziwe przekonanie, jednak zdaniem Feldmana nie osiągnął sukcesu. Posiadanie wiedzy, inny taki typowany sukces czy cel epistemiczny, jego zdaniem również to odrzuca, ponieważ na przykład punkt trzeci, jeżeli ktoś w ogóle nie przyjął przekonania, to nie posiada wiedzy, a jego zdaniem osiągnął sukces epistemiczny. Zdaniem Feldmana celem naszym epistemicznym jest posiadanie uzasadnionych postaw epistemicznych. Jak mi się wydaje, w rozumowaniu Feldmana w ich koncepcji ewidencjalizmu mam do czynienia z pewnym błędnym kołem. Teraz tak. Obowiązek epistemiczny definiuje jako sposób osiągnięcia celu epistemicznego. Tak? Obowiązek epistemiczny, tak jak twierdzi, że obowiązkiem naszym epistemicznym jest teza ewidencjalizmu. Sukces epistemiczny, jak przed chwilą powiedziałam, definiuje jako uzasadnioną postawę epistemiczną, a uzasadnioną postawę epistemiczną, tak jak ten drugi czy ten trzeci slajd, który pokazywałam, czyli koncepcja uzasadnienia, jest właśnie również tezą ewidencjalizmu. Stąd jeśli po prostu podstawiamy sobie, to wychodzi, że teza ewidencjalizmu jest sposobem osiągnięcia tezy ewidencjalizmu. Jak sądzę tutaj, że właściwie przez to, że jako cel epistemiczny uważają oni, że jeszcze jest ono posiadanie uzasadnionych postaw epistemicznych, to chodzimy do takiej kołowacizny. Teraz, jak sądzę, należałoby jednak wrócić do tradycyjnego poglądu, że celem epistemicznym jest przyjmowanie prawdziwych przekonań, a odrzucanie fałszywych. Dlaczego? Myślę, że ta intuicja była tak dość ugruntowana w epistemologii, dlatego że wynika z samej natury przekonań. Oczywiście tutaj przyjmuję pewną koncepcję przekonania. Z takiej natury, że jest ono zawsze związane z asercją, czyli zawsze z uznaniem zdania za prawdziwe. W związku z tym, mówiąc słowem, takim naturalnym celem przekonania jest po prostu stwierdzenie prawdy, czyli naturalnym celem przekonania jest prawda. I jak sądzę, te specyficzne sytuacje, w których wymieniłam, Feldman należałoby inaczej ocenić. W sytuacji pierwszej, przyjęcie prawdziwego przekonania pomimo braku świadectw na rzecz P, posiadanie mocnych świadectw na rzecz nie P, jak sądzę, cel epistemiczny został osiągnięty. To znaczy, jeśli naturalnym celem przekonania jest stwierdzenie prawdy, no to podmiot stwierdził prawdę, aczkolwiek rzeczywiście intuicja nam podpowiada, że coś jest nie tak z tą sytuacją. Jak sądzę, obowiązku epistemicznego ta osoba nie spełniła. W przypadku przyjęcia fałszywego przekonania w efekcie poprawnego podążania za mocnymi świadectwami, również myślę, że cel nie został osiągnięty, ponieważ po prostu przekonanie jest fałszywe, więc nie doszło do stwierdzenia prawdy. Mimo wszystko osoba spełniła obowiązek epistemiczny. W przypadku nieprzyjęcia prawdziwego przekonania z powodu posiadania równych racji za i przeciw, cel znowu myślę, że po prostu nie został osiągnięty, a obowiązek
jak najbardziej został spełniony. W związku z tym wydaje mi się, że Feldman oceniał spełnienie obowiązku epistemicznego, a nie osiągnięcie celu epistemicznego. Jak sądzę, należy rozdzielić te dwie rzeczy, ocenę tych po prostu ocenę. Znaczy Feldman też rozróżnia, ale jak sądzę, należy rozróżnić ocenę tych dwóch rzeczy. I wydaje mi się, że cel należy stwierdzić, że jest kimś obiektywnym, albo w przekonaniu została stwierdzona prawda, albo nie. A obowiązek epistemiczny jest zrelatywizowany do sytuacji powrotu, do sytuacji podmiotu. Czy do tego, jak prawda fałsz wygląda w cudzysłowie z jego perspektywy, czyli jest obowiązek epistemiczny jest zrelatywizowany do świadectw, czyli racji, jakie podmiot posiada na rzecz prawdziwości danego przekonania, co właściwie doprowadza nas do tezy ewidencjalizmu. W związku z tym może podsumuję te rozważania, jak sądzę, aby osiągnąć cel sukces epistemiczny, jakim jest posiadanie prawdziwych przekonań i odrzucanie fałszywych, należy dostosować swoje przekonania i inne postawy epistemiczne do posiadanych świadectw czy racji na rzecz ich prawdziwości. Mamy jeszcze czasu? To znaczy jeszcze 5 minut do referatu. Więc spróbuję bardzo szybko kwestię wolontariatu. Podstawowym zarzutem wobec deontologizmu epistemicznego jest podstawowy zarzut pochodzi z dwóch intuicji. Pierwsza intuicja, jeśli podmiot ma obowiązek wykonania jakiejś czynności, to podmiot musi dysponować wolnością do wykonania jej lub nie. Druga intuicja taka, że nie posiadamy wolności epistemicznej, to znaczy taka, że nie możemy decydować aktem woli, jakie posiadamy przekonanie. I tutaj przytoczę klasyczny argument Bernarda Williamsa, który jest w tej debacie przede wszystkim najczęściej dyskutowany. Jeśli mógłbym przyjąć przekonanie aktem woli, to mógłbym przyjąć je niezależnie od tego, czy jest ono prawdziwe, czy też nie. Co więcej, wiedziałbym, że mogę to uczynić. Jeśli w pełni świadomie mógłbym chcieć przyjąć przekonanie, nie zważając na jego prawdziwość, nie jest zrozumiałe, w jaki sposób mógłbym wcześniej poważnie myśleć o nim jako o przekonaniu, to znaczy jako o czymś mającym reprezentować rzeczywistość. Oczywiście wydają mi się, chodzi o przyjmowanie przekonań aktem woli w pewnym kluczowym sensie, to znaczy ja mogę zadecydować, że ja chcę przyjąć przekonanie, że w tym pokoju zgasło światło w ten sposób, że ja zgaszę światło. Wydaje mi się, że to nie jest przyjmowanie przekonania aktem woli, tylko to jest sprawianie aktem woli pewnych stanów rzeczy. Jeśli te dwie intuicje są prawdziwe, jeśli obowiązek wymaga wolności, a tej wolności w dziedzinie epistemologii nie mamy, to nie powinniśmy mieć w dziedzinie epistemologii obowiązków. Feldman przyjmuje takie stanowisko, że twierdzi, że ta zasada, ta pierwsza intuicja nie dotyczy pewnego rodzaju obowiązku w wypełnionej roli. To znaczy, jako student mam obowiązek wypełniać zalecone mi zadania przez pana profesora, pomimo tego, że czasami jest to dla mnie niemożliwe wykonać te zadania. Ponieważ czasami jest to niemożliwe, ale mimo wszystko ten obowiązek na mnie ciąży. I Feldman uważa, że z tego typu sytuacją mamy do czynienia jako podmioty epistemiczne. Znaczy, że mamy pewne obowiązki niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie je wykonać, czy nie. Jak myślę, to porównanie do obowiązków wypełnionej roli jest nietrafne, dlatego że mówimy o wypełnianiu pewnej roli wtedy tylko, kiedy ktoś zasadniczo dysponuje wolnością w danym zakresie. Znaczy te sytuacje, w których ktoś nie może czegoś wykonać, muszą być wyjątki, abyśmy w ogóle twierdzili, że ktoś jakąś rolę wykonuje. Jeśli ktoś w ogóle nie ma możliwości wykonania czegoś, no to właściwie nienaturalnym byłoby dla nas mówienie, że on wykonuje jakąś rolę. Czy pełni jakąś rolę. Feldman i Koni stoją na stanowisku, że słabego deontologizmu, jak to nazywają, to znaczy, że epistemologi dotyczą tylko takie określenia, jak powinien, ale nie dotyczą takie określenia, jak wina, zasługa czy odpowiedzialność. W związku z tym właśnie, że nie posiadamy wolności epistemicznej. Ja stoję na stanowisku, że mocnego w ich terminologii deontologizmu epistemicznego, to znaczy, że to nasze przekonanie.
prawdy. I wydaje mi się, że podmiot, przyjmując jakieś przekonanie, musi być, sam postrzegać siebie jako stwierdzającego prawdę. To sam postrzegać siebie jako stwierdzającego prawdę jest niezbędne do tego, by móc przyjąć przekonanie. W innym przypadku po prostu nie traktuje danego przekonania jako przekonanie, tylko po prostu jako jakąś treść mentalną, wyobrażenie czy coś takiego. Już? No więc jak myślę, meandry naszej psychiki pozwalają na to, nam by, i mamy z tym bardzo często do czynienia, by z jednej strony podświadomie wpływać na nasze przekonania, znaczy przyjmować takie przekonania, jakie byśmy chcieli, a pomimo to być przekonanym, że stwierdzamy prawdę. I na tych meandrach właśnie psychiki, na tej jakiejś wpływie naszej podświadomości, myślę, bazuje mój, który chciałabym zaproponować, mocny deontologizm, czyli to, że istnieje jakieś wolność. Dziękuję bardzo.